Jak wiadomo, stylu Dunkera to jedna z najważniejszych rzeczy. Nawet kiedyś was pytałem tam w ankiecie, czy wolelibyście wyżej skakać, czy mieć po prostu lepszy styl. Tyler Carey to jest taki gość, który jest promowany przez Duncan i dość często pokazywany na ich kanale. 180 80 m chyba wzrostu z kawałeczkiem, coś w tych okolicach. Ziomek w życiu nie widział siłowni na oczy. Widział ją właściwie chyba tylko jak szedł na boisko robić paki. Oczywiście freak genetyczny, nigdy nie trenował. Ale co za tym idzie, ma niesamowite zakresy ruchu i również niesamowity styl. Wielu z Was właśnie nawet mi mówiło, że stylowo obecnie nie ma lepszego Dunkera na świecie. Także oglądniemy sobie klip od Dunkademix, które pozwoliło mi użyć materiału, więc używamy i komentujemy jego paki. No to co, jazda, zaczynamy. Afro jest, może nie duże, ale jak jest afro, to zawsze wygląda to wyżej nad... Obręczą. No i na początek, oczywiście intro, żeby nie było. Jak chcecie zobaczyć więcej pakno, to możecie na ich kanał iść. Air carry oczywiście wszystkie odnośniki. Ziomek troszkę taki wygląda, jakby był lekko spizgany, ale nie będę mu zazdrościł. Bounce dunk, w sensie piłka odbita od ziemi. Na razie taka półpompeczka. 3 6 On ma bardzo fajne trzy bardzo dobrze się obraca. Ale jedną rzecz już mogę tutaj powiedzieć. Raczej ta obręcz nie ma za wiele wspólnego z wymiarowym koszem, raczej coś w okolicach pod trójkę bym tutaj dał, chociaż z różnych ujęć to różnie wygląda, ale wymiar raczej, raczej to nie jest. Bardzo fajna 3-6 byłaby gdyby wsadził. Musi mieć też duże dłonie i ma duże dłonie, bo jednak w wielu wsadach gość tą piłkę bardzo dobrze kontroluje i podejrzewam, że jeśli chodzi o dłonie, to pewnie ma kilka centymetrów dłuższe palce niż ja. Swego czasu byłem na konkursie wsadu w w, w. 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 ja to byłem? Byłem na konkursie wsadu w Belgii i startowałem tam z takim czarnoskórym dankerem Salu Benjamin Tadi. Gość był może z 2 cm, kilka centymetrów wyższy ode mnie. Wiecie dokąd mu sięgałem ręką, w sensie palcami? Jak sobie dłoń, to tak mniej więcej dotąd mu sięgałem jego wsady były tak banalne do zrobienia, bo cały czas kontrolował tą piłkę. Niesamowita przewaga dla Dunkera. Bounce od ziemi, deska i masakra. Wiecie co? Można wsadzić jedną ręką od deski, można wsadzić dwoma rękami od deski, ale patrzcie co tu się dzieje. Skleił tą piłę. Patrzcie, gdzie on ją odchyla. On jest całkowicie bokiem. To ujęcie i tak nie pokazuje tego, jak ten wsad naprawdę wygląda, bo gdybyśmy z boku spojrzeli teraz na ten wsad, to gość, jak na tacy miałby tą piłkę. I to, patrzcie tu, zatrzymuje się na chwilę i na pełnej kurwie musi wsadzić. No nie może zrobić tego wsadu powoli, bo jest za krótki i nie zdążyłby go zrobić. I znowu, BTL od deski, no ale wiadomo w Polsce już widzimy to na co dzień, na każdym treningu grabo to robi. Wielu dunkerów ostatnio wrzuca naprawdę na YouTube'a multum tych wsadów w sensie BTL-ów od deski już przy różnych postaciach. Tego czasu było oczywiście robione nawet po dwoma od deski, I to jest tylko kwestia czasu, jak to wszystko będzie regularnie robione na konkursach. Bardzo fajny styl, ale widzicie, mógłby to jeszcze w, w wyższym punkcie złapać mimo to. Kozak na chuja. Narzut. Naskok ma ten co ja prawa lewa. Niesamowite jest to. Wiecie co? Ja próbowałem te wsady robić, oczywiście, nie? Próbowałem, oczywiście, te wsady robić i powiem wam tak. To z jaką łatwością goś to robi i jak on się do tego składa, to jest niepojęte. Niesamowitą kontrolę ma nad tą piłką. Ale to jest też spowodowane jedną bardzo ważną rzeczą. On nie wkłada wysiłku w wyskok. Kłada oczywiście pewien, bo to jest wiadome, zawsze maksymalny wysiłek, zawsze chcesz skoczyć na maksa, ale dla niego nie jest to tak ciężkie i nie wymaga naprawdę tyle, co u takich tankerów jak ja. Znaczy, dobra, nie chcę porównywać do siebie, już mi powie, kim ty jesteś, ale u tankerów którzy trenują ciężko na ten wyskok jednak troszkę to wymaga, tak powiem, użycia więcej od siebie i dania z siebie, a on sobie na luzaczku. Kacze bardzo szybko robi te ruchy, lewą ręką, co on zrobił, zrobił pod nogą, tyłem, od zewnętrznej strony. Kto tak robił, wiecie oczywiście, jak wiecie to napiszcie w komentarzu. Mimo to, no kosmos, kosmos, o jeszcze przy okazji sobie zrobi tam brzuszki na maszynie albo jakieś motyle. O właśnie, jak już gadaliśmy... Że nie chodzi na siłownię. Sory chodzi jak widać, robi wsady nawet na siłowni, także nie mogę mu nic tutaj zarzucić. Masakrycznie to wygląda, nie? Jakby gość był gumą. Patrzcie, przede wszystkim gdzie goś sobie narzucił. Narzut u dunkera to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli narzucicie sobie za nisko, czyli w momencie, gdzie jeszcze przerywacie ten pełen wymach, wyprost, kostka, kolano, biodro i nie macie tego maksymalnego wyciągu, że tak powiem, do góry, no to nie złapiecie maksymalnej wysokości. On narzucił bardzo wysoko i on tą piłę łapie naprawdę wysoko. Nogi do tyłu zgięte, fajne zakresy. Łeb na wysokości pewnie obręczy, chociaż wiadomo, co to, to są za ujęcia, które... Bardzo o, oszukują, ale nie pierdoli się w tańcu. Strasznie na kurwie. No i ogólnie wygląda na fajnego ziomka, nie? Joint by pewnie z nim spalił. Young Gifted Black. No i powiedzcie potem, że my jesteśmy rasistami. No, no i okej, okay, spoko. Yy, yy, dawaj, nie kombinuj chłopie, tylko wsadzaj. Ogólnie tam Billy zawsze im sugeruje, co mają zrobić i tak dalej, bo wiadomo, Billy, czyli właściciel tego kanału on... on... Ma ten kanał, kręci ten kanał, no i dla niego najważniejsze jest posiadanie jak najlepszego kontentu. No i on w tym momencie spróbował 540 i teraz co zrobi? Wiadome, można by się tutaj kłócić o... Można by się tutaj kłócić o kąty, nie? Kto z, z, z jakiego miejsca skacze. No bo wiadome, patrzcie, on jest teraz tyłem całkowicie obrócony do obręczy. Więc właściwie to, co robi teraz, to jest 180, a to jest 360. Ale musicie wiedzieć, że wiele osób, które zaczyna robić wsady, nawet na wprost kosza, to często już ma pozycję taką, że tak powiem, tylnią do obręczy, i zawsze jest pół obrotu mniej. Mało osób jest winsem Carterem, który robi sobie 360 z każdej możliwej pozycji. To? Nie, nie będzie kichnięcia, ale będzie ale chyba za chwilę. No i gość robi sobie, powiedzmy z tego Wy musicie mi dać znać, czy to jest 360 czy 540, jakbyście to zaliczyli. Ja bym to nazwał, no niech będzie albo 360 reverse, albo po prostu te 540 niech mu będzie. Mimo to masakrycznie lekko to u niego wygląda. Nawet można powiedzieć, że to jest windmill, no bo wiadomo, jak robi się reverse windmilla, to się ściąga tą piłkę do dołu i u niego właśnie to jest. Rivers Windmill no to wiadome. Lekko piłka zewnętrznej do wewnętrznej i wychodzi. A u niego właśnie to jest. Ciężko oczywiście ocenić idealnie i nazwać tak kropka w kropkę dany wsad. Ale mimo to zajebiście. Ja bym na 2,80 nie zrobił. No chyba, że się skupił na tym wsadzie i bym trenował. Zresztą ja już jestem emerytem, dlatego komentuję. Gdybym był aktywnym dunkerem, to bym nie komentował swojej konkurencji, a tak to już mogę gadać o każdym, bo ja sobie już rekreacyjnie skaczę. I twierdziłem, że po prostu wam opowiem coś o tych sadach. No i Bounce Dunk, gość, próbuje wsad, z którym każdy się ściga obecnie dunker na świecie. I to jest do zrobienia, bo już widzieliśmy, mm, wielu gości, którzy są już naprawdę blisko. To jest kwestia idealnie odbicia piłki, żeby zatrzymała się na dobręczą i po prostu jej. Ciśnięcia, więc ktoś na pewno wsadzi, ten ktoś się skupi na tym sadzie i go po prostu będzie rypał, ten go zrobi. Aby miał piłkę, przede wszystkim przy tym wsadzie pasuje mieć piłkę bardzo mocno odbitą, żeby ona szybciej wracała do góry. No tu już był za nisko i opadał, no, ale ktoś to zrobi, no bo taki jest poziom. Pod dwoma nogami to nie jest jego ulubiony sad i rzadko mu wychodzi. Według mnie robi. na jest dupę z powiedział, no? Ten, kurwa wyszedł na mm, super turboznawce, ale nie, tak serio. Pod dwoma nogami, takie nawet zwykłe, nie wychodzi mu jakoś super często. Bardzo dużo widzimy jego pudeł. Po czym gość nagle odpierdala sobie pod dwoma nogami, tyłem, narzutu, dwoma rękami i to na wyjepce super lightowym stylu. Dobrze to wygląda, chociaż nie lubię. Wiecie czego, jak ktoś zatrzymuje w powietrzu super, zwalnia ten wsad i nagle końcówkę cyk, przyspiesza. A bo ciężko jest wtedy ocenić dokładnie jak szybki był ruch. Ale tu mamy w każdej wersji. Co on tu spróbował? Szczerze, czasem on próbuje takie wsady, że ciężko ocenić, o co tu w ogóle. Co tu w ogóle się dzieje, nie? Bo Teraz są takie czasy, że kiedyś najlepszy wsad to było pod nogą albo innymi sala cała wybiegała na konkursie wsadów. A teraz o dwoma nogami i tak dalej tyłem różne cudawianki każdy robi sobie na konkursie. On próbował. Fake 360 pod nogą, właściwie 180. Chris robi to. A nie, bo on próbował pod lewą. O, fajny wsad, fajny wsad. Fake. I dalej kolejny raz daje. Tym razem takie 540, ale kończone z drugiej strony kosza, jak to robił Erabder. Z tym, że Erabder to robił sobie z palcem w dupie. W Kozła. Na konkursie. Pod nogą, tyłem, narzutu. Również fajny wsad, już go sporo osób robi. 360 pod dwoma nogami. Czy wykonywalne? Według mnie wykonywalne, ale musimy poczekać na gościa, który ma z 2 m, metry, 2 metry 5 m wzrostu i około 120 5 cm wyskoku, niesamowicie długie łapy i niesamowicie dużą szybkość rąk. Musi być bardzo szybki, bo widzieliśmy już osoby, które przekładały to właściwie do kosza. Jonathan Clark dociągnął to do obręczy. Oczywiście na konkursie jakimś tam Nike, więc tam nie wiem, jaka była obręczy: 3 metry czy 5,305, ale dociągnął to do obręczy. Więc jeśli Jonathan Clark był w stanie dociągnąć do obręczy, nie wątpię, że ktoś to. Wcześniej czy później zrobi, bo wiele wsadów, które są teraz zrobione, to każdy myślał, że nie da się tego zrobić. No i oczywiście The Win z dwóch nóg. Grabo to wrzucał u siebie już od jakiegoś czasu. No nie, ostatnio chyba zrobił to niedawno, tylko pierwszy raz. Ale wiecie co, to jest tak samo jeśli chodzi o ten wsad. Bo gdzieś tam na niskim koszu sobie go próbowałem zrobić, żeby spróbować jak ciężko to się robi. Wiecie o co tu chodzi? O skoordynowanie tego nabiegu z piłką. Normalnie, zawsze czeka się, aż piłka się odbije i leci się do niej, a ty masz się odbić z piłką właściwie. Masz się odbić z piłką i w ciemno ją złapać po prostu między nogami, więc to jest takie. Mm... Chodzi tu głównie o koordynację tego nabiegu, wyskoku z odbiciem piłki. To jest najcięższe, bo nagle trzeba się przestawić i zrobić to całkowicie inaczej niż wszystkie inne wsady. Wiecie co, zwykły plecak, nie? Pr, pr, to jest właśnie styl. Jakbyście zobaczyli tak samo jego sylwetkę, bez dajmy na to kolorów, tylko w sensie czar, czarne tło. Oczywiście, oczywiście nie tło. Czarną postać, to byście wiedzieli, że to on. Widzicie niby zwykły wsad. Powiedzmy, że to jest pseudopompka plecak. I ogólnie był plecak-pompka, on zrobił na odwrót. Yy, Pompka-plecak. No obecnie, no wi wiadomo, żeby gdzieś tam zaimponować i zaistnieć w świecie, łączy się wsady. Zrobiłeś windmilla, robisz pompkę windmilla. Plecak windmilla. 360 windmilla. No, łączy się wsady po prostu całość, a najwięksi pojeby robią po prostu pod nogą za plecami, albo pod nogą... A, dobra, chuj tam. Narzut prawa-lewa. Próbował teraz... Nie 540, tylko raczej 720, ale widać, że on sobie ułatwia to po prostu, że nabiega bardzo z boku kosza i dzięki czemu ma pół obrotu mniej do zrobienia tego. Mimo to to jest poryte, tak czy siak, nie? A prawą ręką próbował teraz, bo wiadomo, on jest praworęczny, więc na lewą rękę tutaj robi obroty. Patrzcie, jak lekko po prostu se narzucił, jak to wygląda, nie? Patrzcie. Ja obecnie, wiecie co, ja nigdy nie twierdziłem, że ja mam jakiś super styl. Ja nie mam jakiegoś super stylu. Ja jestem niskim dunkerem, który na swój wzrost ma trochę tej masy mięśniowej na górze zbudowanej i jednak to przeszkadza przy wsadach. Kiedyś byłem dużo bardziej plastyczny, ale jestem w stanie porównać setki dunkerów i powiedzieć, co jest stylowe, a co nie. I to, jak on szybko tą piłkę wsadza, w jakim momencie, jak on ją łapie, to robi. Z nogami, jakie zgina, prostuje. No, jest kozakiem, jeśli chodzi o styl, i bardzo jego styl mi się podoba. Chociaż tak niekoniecznie mi się czasem podobają jego lądowania. Kogoś czasem tak ląduje, jakbym nie miał w ogóle jakby miał jakiś bezwład. Czyli ląduje i macha tymi rękami na wszystkie strony. Mieliśmy tutaj oczywiście 360 windmilla z narzutu. Ten wsad już widzieliśmy wiele razy u niego. Również niesamowite. Tutaj tak samo próbuję znowu rewersa pod prawą nogą. Pod... Plecak za plecami. No, stracił. Troszkę tu brakło, ale to jest oczywiście do zrobienia. Wszystko wydaje się trudne, dopóki się tego nie próbuje po prostu tysiąca, tysiąc razy. Wypatrzycie na przykład na jakiś wsad, bardzo ciężki. Dajmy na to, nie wiem, Pff. o kurwa, zrobił. Patrzycie na jakiś super ciężki wsad i myślicie sobie jakie to jest ciężkie. Gwarantuję wam że jak spróbujecie to 2000 razy, to po 1000 razie stwierdzicie, nie tak to wcale nie jest takie trudne, a po 2000 razie będzie wam to wchodzić w bardzo nad bardzo dobrej skuteczności. Więc każda rzecz wydaje się tylko trudna po prostu konsekwencja próbowanie i to wszystko wchodzi. Skup, ale on robi tego skupa. Wy nie wyobrażacie sobie, o co chodzi w tym skupie. Ja wam coś powiem. To, co on tu robi, jest super turbokurewsko trudne. Wiecie dlaczego? Normalnie skupa, jak się robi, robi się go z naskoku lewa-prawa, jak na przykład Aaron Gordon, i obracamy się w lewą stronę przez lewe ramię i wsadzamy mocniejszą prawą ręką. On próbuje się z naskoku prawa-lewa obrócić się w całkowicie przeciwnym kierunku. To, to, to nie jest normalne, nie? To nie jest normalne. I on skacząc prawa-lewa, blokując lewą, ręko, lewą nogą z przodu, on próbuje się odwrócić w lewą stronę. Pomijam, że tego skupa, co on chce zrobić, to nie jest taki typowy skup, bo on tu piłkę ściąga, widzicie jak. Ściąga sejo w dół, zakręca. Patrzcie. Ma za kreator. Najlepsze, że on to prawie wsadził. Kosz, no różnie, no mówiłem, że to wymiar nie jest, no bo te sale LA Fitness, wiadomo jak z nimi jest, ale nawet jak to jest trójka, to ja pierd... Tak. Masakrycznie to wygląda. Dla mnie na przykład, dla osoby, która próbowała robić te wsady, to jest tak niewygodny ruch. Prawa, lewa i w lewą stronę. Nie, to totalnie w ogóle przeczy jakimkolwiek. O, gość który reklamuje karmę dla psa. A tak serio, to. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Tyler Curry to oczywiście przechuj. Mega styl, mega freak. Naturalny, obdarzony genetycznie, skoczek. No i stylowo, chyba topka na świecie obecnie. Chociaż ja nie lubię porównywać takich dunkerów w sensie, do topki na świecie, bo jest jedna bardzo ważna różnica. Gdzie widzieliśmy Taylora Carey na konkursie i co pokazał na konkursie, więc co innego, wsadzać jakiś wsad kosmiczny w 30 próbach yy, na YouTubie, a co innego, wsadzać go w 3 próbach yy, na konkursie. Więc mam nadzieję, że on przeniesie i pokaże to wszystko na konkursach, żebyśmy mogli go właściwie oceniać przez pryzmat tego. Co wygrał i co pokazywał, gdy konkurencja jest wokół. Także pozdrawiam Was serdecznie. Mamy fajny materiał kolejny. Ciemano. No i pamiętajcie, ja zawsze walczę z prawami autorskimi. Te wszystkie moje serie oczami dunkera, i, czyli oceny jakichś wsadów z NBA, nawet nie wiecie, ile trzeba się kombinować, żeby dodać coś na ekranie i żeby ominąć prawa autorskie, bo NBA jest full i yy, NBA to po prostu. Nie bacie Mi na razie Elo.